Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farmers Dynastii. Tym razem będziemy tutaj, musimy wyremontować większość tego podwórka, bo jak widzimy wszystko jest tutaj w opłakanym stanie. Więc lepiej, żebyśmy to wyremontowali wszystko. Zobaczmy, co tutaj musimy zrobić. Musimy tutaj wyremontować tak. Wow. Musimy tutaj wyremontować te drzwi. No, drzwi i w ogóle. Czajcie. Może trochę muzyka jest za głośna. Wywalimy wszystko. O, dobra. Teraz tak, tutaj wyremontujemy. Tutaj też, oczywiście. Tutaj o. Tak zrobimy. Pyk, pyk, tu. Okej. I praktycznie drzwi już mamy. Co ja bym chciał? A to? Dlaczego to? Jezus Maria! Bo my możemy tu blachy wstawić. To po co my to naprawialiśmy? Patrzcie, my tu blachy wstawimy i będzie to fajniej wyglądało. Pyk. No, chodź tu. Blachy tu wstawimy. Będzie to lepiej wyglądać. Słuchajcie, mur trzeba i tak trzeba będzie zrobić szpachlą. O, tutaj już jest pół ściany odnowione. No wiecie, no to będzie powoli się tutaj, może poza odcinkami coś będę tutaj grał, żeby wiadomo, coś tutaj jednak było zrobione. Tak, tą ścianę mamy. Teraz mamy tą ścianę, bo gra każe nam ogólnie tu wyremontować to wszystko. Więc tutaj wyremontujmy to. Tutaj całą tą ścianę. Drzwi to nie. Tutaj tego chyba nie musimy. Tutaj musimy. Tutaj musimy to wyremontować. O, dobra. I mamy kolejne drzwi. Położymy oczywiście blachę, bo blacha jest wytrzymalsza. Nie rozpada się. No, oczywiście nie mamy żadnych przeciwwskazań, żeby to wstawić. Okej, czyli już mamy to wstawione. To trzeba te deski tu naprawić. Tutaj to. Tutaj nowe trzeba wstawić, co by to nie było. No i ogólnie to polega na wszystkim, na remontowaniu tego, tak? Wood planks, aha. O, ej, dużo trzeba tego kliknąć, żeby to coś wyremontowało. Nail that. Ogólnie mam nadzieję, że wam się odcinek z Eurotrucka podobał, bo kurde, no, widzieliście sami, co się tam działo. Jeżeli ktoś nie widział, co się działo w ETS-ie na majówce, no to polecam zajrzeć, bo się fajne rzeczy działy. O, co tutaj mamy? Jeszcze jedno. O, dobra. I naprawione. Dach to później. Dobra, teraz tutaj. Stodoła na zewnątrz musi być jako pierwsza zrobiona. To na pewno. Tam na górę trzeba będzie bić. O, tutaj drzwi. Wstawimy blaszane. Przepraszam. Ja bym chciał tu coś innego. O, teraz. Wstawimy blachę. I wejdziemy do środka. I tutaj w środku jest jeszcze gorzej. Bo musimy tutaj wyremontować to. Tak właściwie ciekawe, kiedy to będzie pierwsza noc w tej grze, bo kurde, jeszcze tak trochę nie było tutaj nocy. Te szczeble trzeba będzie porobić. Jak w ogóle jeszcze w tej grze właśnie nocy nie było, nie widziałem tej nocy ogólnie. Jestem strasznie ciekawy, jak ta noc będzie tutaj wyglądała. A dobra, słuchajcie, musimy tutaj to odnowić. Odnawiamy ścianę. Oj, field info, pole, coś tam, oho, oho.
Nie wiem, o co chodzi. Tak ogólnie mnie ciekawi, czy my mamy jakąś maszynę. Tak w ogóle. Tutaj nic nie ma. Nic nie ma. Bo w ogóle mnie to właśnie ciekawi. Czy mamy jeździć jakąś maszynę już? Bo na razie to ja nic tutaj nie zauważyłem. To jest nasze pole? To jest chyba nasze pole i ono jest w 100% zrobione. Kochanie, mam pojęcia, jak to wszystko tutaj zrobić. Będę sobie, wiecie co wam powiem, widzowie, dzisiaj wyremontujemy w tym odcinku stodołę. I w następnym odcinku będę musiał... To jest to pole? No, to jest to pole. W następnym odcinku będę musiał... Będziemy musieli to właśnie ogarnąć. Więc przed kolejnym odcinkiem, przed trzecim odcinkiem będą pierwsze żniwa, jak będą, to ja wam to ogarnę i będziemy już normalnie kosić. Na razie sobie poremontujemy tutaj te rzeczy wszystkie. Nie, to nie to. O, dobra. Nie ty? Nie ty, tak. Musimy naprawić silos. Widać, w jakim jest opłakanym stanie. Nie wiem, kto tutaj się wpierdzielił. Bo cały połatać musimy go w ogóle. Całego. Dobra. Tu jest jeszcze dziura. Tu jest jeszcze dziura. Tu są jakieś stare blachy. Trzeba go całego tutaj porobić. Dlaczego to się odpięło? Dlaczego to się mi się odpięło? Aha, bo to wzmocnienia. Dobra. Dobra, słuchajcie, tu zrobimy. Tu. Okej, tu zrobimy. To raz i dwa, bo to trzeba na dwa. Tu na raz, tu też na raz, tu też chyba na raz. Tu też na raz. A, tu też na dwa razy. Tu trzeba patrzeć, czy tutaj dwa razy, czy jeden raz, dobra. Wiecie co, silos jest już zrobiony prawie, tylko go jeszcze obejdziemy dookoła. Zobaczymy. Ogólnie nie wiem, czy słyszycie wentylator w tle, czy nie, ale kurde, jest gorąco dzisiaj, a jest dzisiaj niedziela, jak to nagrywam. Dobra, czyli tam już mamy to wyremontowane. Tego nie musimy. Tu jest dach. O, ale to jest w bardzo opłakanym stanie. No ale dobra. Którą my żeśmy stodołę remontowali? Tą. Tak? To trzeba wbić na górę. Zrobić wjazd na chatę. Trzeba wbić na górę. I zrobić oczywiście to, co jest na górze. No gdzie tutaj mamy to? O, dobra. Nie, to nie to. Nie, to też nie to. To też nie to. Kurde, gdzie jest mój ten spinacz? Przepraszam, ale gdzie jest mój ten? RB Enter Site. Aha. I słuchajcie, gdzie jest mój ten wiecie co, ten dings od naprawiania dachu? XD. Moment, może zrobimy... O, jest! Był, dobra, mamy. Kładziemy dachówki. O, dobra. Teraz się nie powinno rozpadać, bo jest wszystko. Dobra, teraz tu kładziemy... No, kładziemy dalej, halo. Kładziemy. Nie śpimy, tylko robimy. Kładziemy dalej. Ale mówię wam, poza odcinkiem ogarnę, jak tutaj się pola w ogóle kosi czy coś, bo to w ogóle jest farma, tak? Ogarnę to i będziemy w następnym odcinku coś tam ze żniwami robić, żeby nie było samych remontów oczywiście. Bo remonty to już się będą ciągły kiedy indziej. Druga połowa dachu, to jest jeszcze gorzej. Powiem wam, że nie wiem, co tutaj dziadek robił z tym, z tą farmą, ale kurde, no... No niezły był. Z tego, co tu widzę. Ciekawe, czy tu taki grat padał, czy co, że tu tak w ogóle zostały potykowane. Nie wiem. Kurde. O, chodź tu. Musimy... No, robimy dalej, halo. Bo kurde... Jak te kropki się nie załatwiają, to nam wszystko rozwali. Tutaj kolejne.
Okej. Kurde, zaraz będziemy dachówki kłaść. O, dobra. Jest już całe. I... XD, jak położyć? Nie. Trzeba będzie chyba kupić później dachówki, mi się wydaje. Jak widzicie, no tu jest pokryta tak trochę dachówką. A tutaj tak trochę nie. Ale dobra. Oho, tam jest jeszcze trochę gorzej. Widzicie? To jest z bambusa, nie. Nie, to nie jest z bambusa. Myślałem, że to jest z bambusa. Co to jest? Aha, ptak leci. Okej. Okay. Myślałem, że tam jest z bambusa zrobione. To musimy zrobić. Dobra. Okej. Okay. Schodzimy na dół. Te plony trzeba będzie skosić w następnym odcinku. Aha, czyli tu jest jeszcze jakaś maszyna, tu jest normalnie kosiarka. Tak, tylko że nie mamy ciągnika, no to jest fajne. Tak, fajne jest, że nie mamy ciągnika. Co tu jest do remontu? Oczywiście to. No, aha, to jest oczywiście do remontu. Oj, i my tam nie wbijemy? Na górę? Aha. No dobra. Czyli będzie trzeba tutaj ustawić rusztowanie. Albo nie ustawimy. Aha, czy ja to mogę tak na odległość zrobić. No fajnie. Cieszę się z realistyki tej gry. No i zrobiliśmy to na odległość. Tam jest to drugie. Tylko, że tam już trzeba będzie i tak rusztowanie położyć. Kurde. Jest tu jeszcze coś w środku do remontu? No chyba tylko tamto. No tak, okej, tu zamkniemy. O, mamy kultywator. Kombajnu nie mamy. Dobra. O, drzwi trzeba tutaj wstawić oczywiście. Metalowe wstawimy, co by to nie było. Okej. Okay. Teraz musimy się dostać tam na górę. Postawimy tu rusztowanie. Dobra, wchodzimy na górę. Wszystko w fazie remontów, panowie. Dobra, tutaj położymy to. Tutaj tak. No i fajnie, dobra. Jeszcze to trzeba zaszpachlować. I się wszystko nam rozlatuje, proszę państwa. Kurde, wszystko leci na łeb, na szyję. Chyba wszystko ogólnie tu jest już zrobione. Jeżeli chodzi o tą stodołę. Więc schodzimy na dół. I tak właściwie chyba zaczynamy od zera, nie ma żadnego ciągnika. Tamten dach też trzeba będzie zrobić. Ale to kiedy indziej. Mnie interesuje teraz tak. Gdzie tu jest sklep, proszę państwa? Czekajcie. Czy ja do sklepu muszę może jechać? O, jest mapa, dobra. To teraz tak. Tu mamy mapę, ona taka duża aż nie jest. Tu mamy jakieś place relax, jakieś coś. Aha. To jest moje auto. Czyli to jest kilka miast, tutaj nie ma jednego miasta. Co to jest? Kościół. Musimy tam kiedyś jechać. Jak na Hofbergman we farmingu, ale dobra. To mnie interesuje. Ale dobra. Mamy 520 euro social punkt czy coś takiego. W ogóle, która jest godzina w tej grze, się kurde chyba ściemnia. A jak się wchodziło do domu? O właśnie, my tutaj jeszcze nas nie było. No, dom w opłakanym stanie. O, przecież tutaj nic nie ma. Aha. No to zaje fajnie. To nam dziadziuś zostawił, kurde, majątek. Jeszcze dla dziecka. A, nie, przynajmniej łóżko jest. To dobrze. Pozamykajmy za sobą, nie będziemy. Pozwiedzamy dom w ogóle pod koniec teraz odcinka, bo... Tak, co by nie było. No tak, w jadalni jest kuźwa łóżko, no już świetnie to obmyślili. O, wanna. Aha. No patrzcie, jaką mają wentylację, nie ma... No tu jest wszystko popleśniałe. Jakieś kwiatki na ścianach.
No nie chciałbym się tutaj kurde mieć w tej łazience. Co by to nie było, dobra. No, tutaj jeszcze byliśmy tutaj, czy nie było nas tutaj? No nie, byliśmy, dobra. A ciekawe co się stało z babcią. Tutaj widok na plac zabaw. Co to jest? Ło, wejście do piwnicy. Ło, mamy węgiel. Mamy węgiel. Opatrzcie, mamy węgiel, ale jaja. Ogórki! Ja nie wierzę. Jaką spiżarnię nam dziadziu zostawił. Nie, dziadku, ja cię kocham. Jak Boga kocham, ja cię dziadku kocham. Co to jest to entry? Tu mamy spiżarnię, ale jaja. Ja to mogę jeść. A, to fajnie to wygląda, powiem wam. Tu drzwi. No, tu mamy nawet piec. Stary piec na miał. Albo na węgiel, to zależy. Dobra, wejdźmy jeszcze do góry. Bo jest wejście na górę. Tutaj za schodami nic nie ma. Idziemy na górę. I tu będzie, o, ale tu nie, tu już jest tak opłakany stan, że tu jest strach chodzić. No, dom trzeba będzie wyremontować. O, nawet telewizor nam dziadek zostawił. Nie ma dekodera, no to sobie Polsata pooglądaliśmy, no naprawdę. No i tak właściwie chyba z góry to jest chyba wszystko, chociaż mi się jeszcze zdaje, że jest coś na poddaszu, chociaż... no nie sądzę. No. Nioch, nioch. Więc... nie sądzę, żeby coś było na poddaszu. Dobra, my będziemy kończyć, słuchajcie. Ja w następnym odcinku, na następny odcinek postaram się ogarnąć co ze zbiorem plonu, bo musimy przecież zarabiać, tak? A nie tylko ciągle remontować, bo na samych remontach to by tutaj nie zajedziemy daleko. No więc co? Ja się z wami żegnam, cześć, na razie.